Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie dwa blisterki węgierskie z Road to UEFA Euro 2020. Jak pamiętacie, dostałem w przesyłeczce 3, dzisiaj na odcinku 2 sobie blisterki otworzymy. W środku mamy 6 saszetek i 3 limitki. Sprawdzimy, jak to wygląda. Czy jest jedna węgierska w środku i dwie inne, czy może na odwrót, dwie węgierskie i jedna inna. Tak więc tutaj mamy raz, ok, trzy limitki odwrócone, teraz drugi blisterek. No i zobaczymy, czy gulasz też będzie do trafienia, czy nie, ale z tego, co słyszałem, to również można go trafić, więc to nie byłby dobry traf. Ale zobaczymy, co nam się fajnego trafi. No i mamy również tutaj trzy limitki. Saszetki będziemy sobie na zmianę. Dwie saszetki, limitka, dwie saszetki, limitka. Tak więc startujemy, moi drodzy. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać w tych blisterkach węgierskich. Karty specjalne tylko. Martin Skrtel, fans favorite. W drugiej saszetce mamy Kyle Lafferty, Irlandia Północna. No i oglądamy pierwszą limitkę, a jest nią Stefan De Vrij. Czyli mamy Holendra. Jego można było trafić również w Holandii i w Polsce również. Memphis Depay, Game Changers z Holandii. Szczęsny wpadł. Johnny Evans, Defensive Rock. Teraz druga limitka. Matty De Ligt, czyli znowu Holender. Również można go było trafić w holenderskich starter packach. Jak oglądaliście moje odcinki, to sobie na pewno przypomnicie. No a tutaj specjalną kartą jest Rising Star Berge. Fans favorite Paulus Arajuri. No i sprawdzamy teraz trzecią limitkę z tego blisterka, czyli tutaj powinien być Węgier. Czy tak będzie? Tak jest, moi drodzy. Roland Salai. Czyli wpada rzadki Węgier. Nie ma bramkarza Gulasiego, którego można było trafić w Niemczech. Więc na razie jest dobrze. Tutaj mamy ponownie Memphisa Depaya. Jeszcze jedna saszetka. I tutaj kartą specjalną jest fans favorite Ciolis z Grecji. Pierwsza limitka z drugiego blisterka. I mamy Węgra, moi drodzy. I też tego rzadkiego. Tamás Kadar. Tamás Kadar.
Tutaj plastik, Macedonia, czyli ta, co mi długo nie mogła wpaść karta, numer 18. I popatrzcie, kto wpadł. Ten sam zawodnik, który wcześniej był na limitce, Roland Salai, tutaj karta Rising Star z Węgier oczywiście. Drugą limitką z tego blisterka jest Ryan Fraser, czyli też można było go trafić w Polsce. A teraz dowiadujemy się, że również na Węgrzech w blisterku. Przedostatnia saszetka i mamy key playera Piotra Zielińskiego. Piotrek nam tutaj jeszcze wpadł. Ostatnia saszetka. Jakiś fansik pewnie. Tak, mamy fansa i jest to Sapunaru. I zapewne jesteście ciekawi, jaka jest trzecia limitka. Tak jest, mamy Polaka. Kamil Glik, również można było go trafić na Węgrzech. Tak to, moi kochani, wygląda. Udało mi się trafić po jednym rzadkim Węgru. Czekam na Wasze opinie na temat tych blisterków węgierskich. Czy się opłaca, czy nie. To wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.